kochani, witajcie. Postanowiłam dzisiaj dla Was vlogować. Musiałam skręcić taką boczną uliczkę w Zgorzelcu, dlatego że idę robić pazurki. I szłam przy głównej drodze. Tam był taki chaos, że nie mogłam do Was słowa powiedzieć. Tak wyglądają moje pazurki teraz. Nie są jeszcze takie długie i nie mają takiego odrostu, ale bardzo bym chciała zrobić u nóg, a że przy okazji robię u nóg, to zrobię i u rąk, żeby to było takie dwa w jednym. Tym bardziej, że teraz na weekend wybieramy się popływać, to fajnie będzie, jak moja stopa będzie taka i dłoń zadbana. Sapałam się jak zwykle. Niosę kilka podarków dla mojej Dorotki w podziękowaniu, bo Wam nie mówiłam, ale Dorota mi taki prezent sprawiła, że kopara mi opadła. Pokażę go Wam w domu i opowiem trochę więcej w domu. Dobra, na razie kończę, bo już dochodzę do Dorci. Idę się relaksować, jeść ciasto z tego, co słyszałam, pić kawkę, tak? I właśnie u Doroty pozwalał sobie na kawę. I co? Odpoczywać. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Witam Was już po przerwie. No chodź, no chodź, pokaż. Jest Ignaś. Jest Ignaś. Ignaś się tam z tyłu bawi klockami Lego, a tylko dlatego w kuchni, bo mama dzisiaj właśnie w kuchni gotuje, sprząta i pracuje, jak to Ignaś mówi. Dobra, jestem w domku po takim cudownym relaksie. Ja Wam powiem, że uwielbiam chodzić na te paznokcie. Dlatego, że są to typowe dwie godziny dla mnie, takie w 100%. Uwielbiam w ogóle rozmawiać z Dorotą. U Doroty piję kawę, której tak zazwyczaj nie piję. Dzisiaj dostałam jeszcze ciasto, słuchajcie. Masaż stóp, no po prostu full wypas, naprawdę. No i zdecydowałam się tym razem na przepiękne. Moim zdaniem to są najładniejsze paznokcie, jakie miałam. Ja zawsze jestem zachwycona, ale to są no po prostu the best. Takie widzicie jasno-niebieskie, można by powiedzieć. Wpadające trochę w biel, trochę tutaj kamera przekłamuje. Kolor, nie mam pojęcia jak się nazywa, ale Wam tutaj napiszę. I na dwóch paznokciach, o, czyli o tych. Widzicie, jest taki jakiś brokacik, taka syrenka. No ale są cudne, cudne, naprawdę. I u nóg zdecydowaliśmy się też na niebieski, ale taki bardziej intensywny. I ten kolor, i ten drugi jest z kolekcji Natalii Siwiec dla Indigo. Bodajże ten drugi nazywa się El Capitano, ale nie chcę mieszać, więc Wam po prostu napiszę, a później pokażę Wam stópki osobno. Więc po takim cudownym relaksie tak naprawdę, Ignaz dzisiaj między domem a sklepem był, no taka prawda, bo tatuś się z nim zajmował pracując. Wróciłam do domku, a tu mnie zaskoczyła miła niespodzianka, czyli zamówienie przyszło z Roger Publishing, czyli od mamy ginekolog. Jak wiecie, oczywiście dzięki Wam śledzę mamę ginekolog na Instagramie nieustannie, jestem zachwycona, nieraz zaskoczona, dlatego jak ja nagrywałam dla Was film i mówiłam o płynie do higieny intymnej, że jest zły i jaki polecam, to naprawdę jeszcze wtedy nie było tego wpisu na blogu mamy ginekolog, że w ogóle płyny do higieny intymnej są kompletnie zbędne. Czym się szczerze zaszokowałam i bardzo się cieszę, bo jak skończę mój sylweko, to po prostu żadnego już innego nie kupię. Będę się myła po prostu szarym mydłem i tyle. Dobra kochani, więc to tyle. I chciałam Wam powiedzieć, pokazać co przyszło. Zamówiłam segregator ciążowy. Nie doczekałam się, po prostu za każdym razem to segregator ciążowy dla blondynek, bo tam są osobne serie dla blondynek, brunetek i dla rudej. Po prostu dla blondynek jest wykupiony w sekundę. Ja nigdy nie zdążam, dlatego postanowiłam nie czekać i kupić sobie segregator dla rudej. Wszystko przyszło w takim fajnym kartoniku, o, z taką, o, widzicie, Roger Publishing buźką dzidziusia. I w środku mamy genialny segregator. Cieszę się, że wreszcie wszystkie moje badania ciążowe i cała reszta, karta ciąży i wszystko będzie cudownie uporządkowane. Bardzo podobała mi się stylizacja tej rudej. Tutaj na szczęście pisze nie dla rudej, nie ma napisu, tylko mamy obrazek. Tak wygląda ruda. Tutaj Wam wkleję zdjęcie, jak wygląda dla brunetki. A tutaj jak dla blondynki. Wszystkie są śliczne i urocze. Najbardziej mi zależało na tym dla blondynki, ale później pomyślałam, kurde, nie jest to takie ważne. A zresztą ta stylizacja jakoś tak bardziej mi pasuje, bo jest tutaj torebka na łańcuszku, którą się przepasa, wiecie, znaczy wiesza na ramieniu, dłuższy płaszczyk, dżinsy, konwersy, jakoś mi to bardzo pasuje w mojej ciąży. No więc tak po prostu, urocza okładka. No i na okładce pisze, jestem w ciąży. W segregatorze już Wam pokażę, to reklama, ale ja sama sobie kupiłam ten segregator, więc robię reklamę, po prostu jest to tak
fantastyczna rzecz i uważam, że jeżeli macie problem tak jak ja z latającymi papierami wszędzie, chodzi mi tu o wyniki badań, macie problem z zapamiętaniem kolejnej wizyty lekarskiej i całej po prostu reszta, bo później chcecie mieć fantastyczną pamiątkę, to jest to naprawdę fantastycznie zrobione. Zobaczcie, tutaj jest jestem w ciąży, imię, nazwisko, numer telefonu, kontakt do bliskiej osoby i karta ciąży. Tu jest miejsce na kartę ciąży i na grupę krwi, fantastycznie. I dalej idąc na kolejną wizytę, mamy tutaj wyniki badań, skierowania, zwolnienia, zaświadczenia, recepty, terminarz kolejnych wizyt, kalendarium ciąży po kolei, zastosowanie, leki i suplementacja, diety, badania moczu, badania podstawowe z krwi, obowiązkowe badanie USG w ciąży. Tu mamy różne opisy różnych bad, USG genetycznych, USG połówkowe, na czym polega, USG trzeciego trymestru, badania profilaktyczne oraz wczesnej ciąży, czyli cytologia szyjki macicy, USG piersi i tak dalej, karty wpisowe, konsultujące, specjalistyczne, badania po przyjęcia, do przyjęcia, badania do przyjęcia do porodu. I tutaj mamy taką fajną zakładkę, w którą możemy różne też rzeczy sobie pochować i miejsce na zdjęcie USG. Myślę, że naprawdę segregator jest zrobiony fantastycznie. Dodatkowo możemy sobie coś tutaj wpiąć, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Więc tak wygląda segregator. Do segregatora są jeszcze dołączone takie naklejki do wykorzystania oczywiście dowolnie. Fantastyczna torba bawełniana, do której ja już sobie przypięłam taką broszkę, która też jest dołączona do tej paczki i mamy taką dużą torbę na zakupy, na której pisze jestem mamą, z drugiej strony jestem w ciąży, jedno i drugie do mnie pasuje, więc postanowiłam to nosić, jestem mamą, a z tym jestem w ciąży, więc jak będę szła na zakupy, to na pewno z tym. Oraz dwa magnesy były, jeden do auta, jestem w ciąży, który wisi na lodówce i drugi na lodówkę, 0,5% mamy, 50% mamy, 50% taty. I dodatkowo bryloczek, który od razu mąż sobie zabrał z takim hashtagiem będę tatą. Więc tak wygląda zestaw, który kosztuje 89 zł. No ja jestem zachwycona, tyle Wam chciałam powiedzieć. Więc fantastycznie dzisiaj wieczorem sobie usiądę i posegreguję swoje badania i całą resztę, kartę ciąży i tak dalej. Więc to chciałam Wam powiedzieć, ale jeszcze dodatkowo chciałam Wam powiedzieć, że jak wróciłam do domku, to nic takiego nie zdążyłam zrobić, poza tym, że ugotowałam zupkę pieczarkową i tyle, więc dom jeszcze czeka na posprzątanie, piesek czeka na wyjście z nim na spacer. Pytaliście się, dlaczego pies wcześniej latał luzem, a teraz chodzi ze mną na smyczy. Czy ma karę, bo uciekał z domu? Nie. Pumba nigdy, to jest on i nazywa się Pumba, nigdy nie uciekał z domu, ale tu chodzi o to, że on szwendał się po całej wiosce. No tak po prostu niektóre psy na wsi mają, nigdy na to nie zwracaliśmy uwagi. Wiem, że to jest niebezpieczne i nieodpowiedzialne, już teraz to wiem. Po prostu ludzie zaczęli się skarżyć, on nocami chodził na inne podwórka, tam gdzie były suczki, szczekał, wył, no wiecie o co chodzi. I no każdy musi pilnować swojego psa, to prawda, późno się obudziłam, no ale na szczęście w porę i od tej pory piesek jest u nas na podwórku, a dlatego, że jest na podwórku, na szczęście jest takim pieskiem, który nie zrobi koło swojego domu nigdzie. Nie załatwi się, dlatego musimy go wyprowadzać, bo się po prostu męczyłby tutaj na podwórku, bo po prostu nie chce, no nigdzie się tutaj nie załatwił, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ja nie mam sprzątania, no ale za to trzeba z psem tak z godzinkę dziennie, no wejść, żeby po prostu mógł się wybiegać, mimo że chodzi tutaj po podwórku, to nie jest to samo, wiadomo. No więc dlatego tak to wygląda i czy ja jeszcze jakąś kwestię miałam poruszyć? Tak, ale to już poruszymy później, bo wiecie co, chciałam poruszyć kwestię mojego palenia, niepalenia, rzucenia papierosów i tak dalej. I z chęcią o tym opowiem, ale nie teraz, bo muszę okrząknąć dom, bo wygląda naprawdę jak po II wojnie światowej. No dobra, może przesadziłam trochę, ale jest bałagan i trzeba go sprzątać. Idę sprawdzić jeszcze, czy babcia zjadła obiad, zabrać jej miseczkę i tyle. Pa! I tak wyglądają magnesy. Ten magnes jest do auta, a ten magnes jest po prostu na lodówkę. Dodatkowo chciałam Wam pokazać, nie wiem czy w filmie Wam pokazywałam już tak naprawdę, magnesy, które ja dostałam w prezencie z firmy Zatrzymaj Wspomnienia, no genialny naprawdę, z czego? Z Instagrama, słuchajcie, dziewczyna jest tak zdolna, chciałam Wam pokazać właśnie to, ja sama wybrałam sobie takie zdjęcia, to jedyne zdjęcie pierwsze z dziulem jakie mam, tutaj mój mąż z Ignasem, wybraliśmy 4, poczekajcie, bo tu recepta jest, której nie bardzo bym chciała pokazywać, o tutaj takie zdjęcie ja, mąż i igulek, a tutaj też wspólnie i mam takie 4 piękne magnesa, takie magnesy, takie właśnie zachowaj wspomnienia. Oczywiście, kochani, linki do tych magnesów i do tego całego segregatora ciążowego macie na dole w opisie.
No cześć kochani, usiadłam wreszcie na tyłku, więc mogę chwilę do Was pogadać. Ostatnio zostałam proszona właśnie i wylajkowany był bardzo ten komentarz o to, żebym napisała, jak rzuciłam palenie, jak mi teraz jest, czy nie ciągnie mnie do papierosa. No to tutaj sprawa jest skomplikowana, bo to wcale nie wygląda tak, jak kolorowo, jak Wam się wydaje. Znaczy nie palę. Papierosa rzuciłam w kwietniu i nie pamiętam, czy 2 lata temu, czy 3 lata temu. Naprawdę szczerze nie pamiętam. A dlaczego nie pamiętam? Bo ja nie rzuciłam papierosów i nagle zostałam czysta i Karolina nie pali, po prostu nagle coś się stało, pykło w głowie i przestała cokolwiek palić. Tylko ja się przerzuciłam na elektronicznego papierosa. I doskonale wiecie, że przez te 2 czy 3 lata, tyle przynajmniej, ile nie palę, paliłam tego elektronicznego papierosa. Dopiero tak naprawdę, kiedy zaczęliśmy się starać o dziecko, wiedziałam, że będę musiała rzucić. I oczywiście, jak zaszłam w ciąży, rzuciłam tego papierosa, więc się o to nie martwcie. Nie było tak, że byłam w ciąży i paliłam elektronicznego, bo to też nie jest jeszcze przebadany, wiecie, gadżet, żeby stwierdzić, jeszcze się okaże, że jest bardziej trujący niż normalne papierosy. Ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, naprawdę nie potrzebuję umoralnia i tego, że powiecie mi, że jest niezdrowy, bo na bank jest niezdrowy. Ale wiecie, ja miałam takie wytłumaczenie, że nie śmierdzę wcale, wcale nie śmierdzę, mogę w każdej chwili całować moje dziecko i kondycja mi się polepszyła po prostu o 100 kroć. Ja kaszlałam strasznie przy papierosach, no śmierdziałam, to wiadomo, ale wiecie, biegać nie mogłam, jeździć na rowerze, a tutaj po prostu jakby nic się nie działo. I to mnie tak, wiecie, skłaniało do palenia tego elektronicznego papierosa. Jak to jest teraz? Jak to jest teraz, jak sobie radzę w ciąży? Szczerze Wam powiem, że jestem chyba typem nałogowca, bo rzuciłam papierosy, tak, z czego jestem bardzo dumna i z pewnością do papierosów nie wrócę, właśnie choćby z tych względów, że jest mi bardzo szkoda zaprzepaścić znowu moją kondycję, no i nie chcę śmierdzieć dzieci, tym bardziej przy maluszku, ale na bank wrócę do elektronicznego papierosa, choćby nie wiem, jak niezdrowy był. Tak myślę, po prostu tak myślę, dlatego że aż mnie skręca, palić mi się tak chce momentami. Na przykład teraz tak nie mam. Nie, to nie jest, że to jest codziennie. Ale jak widzę kogoś z papierosem, no to naprawdę jestem po prostu jak taki, no, nałogowiec, no co zrobić. Widzę kogoś z papierosem, to mnie dusi od środka i marzę o tym, żeby zapalić, mimo że jestem w ciąży. Śmierdzi mi tylko ktoś, jak już zapali papierosa i ze mną rozmawia, to mi wtedy śmierdzi. Ale jak na przykład poczuję dym, to się odsuwam, bo wiem, że to trujące, ale właśnie w tym problem, że mi to nie śmierdzi i nie przeszkadza. Nie, po prostu, no, więc mniejsze zło po prostu wybieram dla siebie, paląc tego elektronicznego, chociaż sami nie wiemy, czy to mniejsze zło, czy to nie bardziej truje niż normalne papierosy. Ja rozmawiałam z moim lekarzem, to mówił, żeby, ale jak rzucałam palenie, o, to mówił, już lepiej palić normalne papierosy, takie zwykłe, wiecie, pediatra. Tak naprawdę pediatra, tak, bo to synek był u tego lekarza. Lepiej palić normalne papierosy, ale najsłabsze niż tego elektronicznego, który nie jest przebadany. No i może racja, ale właśnie mówię, ja znalazłam takie plusy. Nie śmierdzę i mam dobrą kondycję, naprawdę fantastyczną kondycję. No i było mi bardzo łatwo odstawić to. Właśnie, ja paliłam normalne papierosy, kiedy zachodziłam w ciążę z Ignasiem. Zachodziłam, starałam się. Rzuciłam miesiąc chyba przed zajściem w ciążę papierosy, bo już wiedziałam po prostu, że no to mnie czeka, będę musiała je rzucić. I było mi bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciągnęło mnie do palenia. A elektronicznego odrzuciłam od tak. Właśnie to jest zadziwiające. Niby byłam od niego uzależniona, ale gdy po prostu wiedziałam, że będzie dziecko, to po prostu tego papierosa nie wzięłam już nigdy do ręki i tyle. I on sobie dalej leży. Właśnie to ma do siebie, dlatego kusi. Wiem, gdzie leży, gdzie jest schowany, gdzie są płyny do niego i tak dalej, i tak dalej. Więc to kusi bardzo. No ale oczywiście, że wytrzymam, bo zdrowie dziecka jest ważniejsze i ja uważam w ogóle, że każdy palacz, każdy, nie wytłumaczajcie mi tego inaczej, bo moja mama też pali papierosy i paliła, kiedy jeszcze wcześniej, chodzi mi o to, że jak była młoda, to paliła, jak była bardzo młoda, w sensie jak planowała mnie, a potem moją siostrę i na okres ciąży nie paliła i na okres karmienia piersią, więc to jest do zrobienia i nikt mi nie powie, że to jest do zrobienia i taki głupo tak słyszę później, że nie, jak ktoś pali, a nagle zachodzi w ciążę, to nie może od razu drastycznie odstawić papierosów, bo dziecko jest uzależnione i trzeba pomału ograniczać. No dla mnie to jest po prostu głupota i tak, lekarze też to mówią, że to jest głupota i mama ginekolog też to mówiła, że to jest no po prostu głupota. Nie palimy, tak jak nie pijemy alkoholu, tak samo, no przynajmniej mam nadzieję, tak nie palimy papierosów i to jest dla mnie po prostu proste było, że jeżeli chcę mieć dziecko, no to teraz nie palę. Ale no nie jest to takie proste powiedzieć, że jak urodzę to dziecko i wykarmię je piersią, to nie wrócę do tego elektronicznego. Z jednej strony wiecie, wtedy sobie tak tłumaczyłam, jak do papierosów paliłam normalne. Cała ciąża, 9 miesięcy, rok karmiłam piersią.
Prawie 2 lata, Karolina, nie paliłaś, ale to było jedyne po prostu marzenie, kiedy się skończy ten okres, zapalę papierosa. To było po prostu z tyłu głowy i tak się stało i zaczęłam z powrotem palić. Tak naprawdę rzucić palenie, prawdziwe papierosy, pomogło mi elektroniczny papieros po pierwsze, ale przede wszystkim wy. Tak, głupio to powiedzieć, ale to przede wszystkim wy hejterzy. Tak? Po prostu tyle słyszałam o tym, widać, masz żółte zęby, brzydką cerę, szarą, że ja po prostu na siebie zaczęłam tak krytycznie patrzeć, Boże, może naprawdę tak strasznie wyglądam, może, ale z drugiej strony mówię, mają się czego przyczepić, bo faktycznie jaram te śmierdzące fajki i może faktycznie tak źle wyglądam. A potem jak zrzuciłam to palenie, powiedziałam Wam i te osoby, które mnie zawsze wspierały, pisały, Karola, jaka masz cerę promienistą, jak widać, że po prostu jak Ci to służy, to myślałam, wow, jak fajnie. No i już tak zostało. A jak właśnie pamiętam ten moment, jak Ignacy biegł do mamy, się do mnie przytulał, ja byłam na przykład po godzinie od zapalenia papierosa i mówił, uśmierdzisz, też mi po prostu było wstyd. Było mi po prostu wstyd, że jestem mądrą, inteligentną kobietą, wykształconą na poziomie, a tak tempą. No taka prawda. Więc no to po prostu było mi przez to łatwiej rzucić palenie. Przepraszam, że tak ciągle patrzę w podgląd, ale sprawdzam, czy nagrywa, bo mam po prostu bardzo zapchaną kartę. No ale dobra, zaraz ją uczyszczę. Dobra, dzisiaj taki vlog bardzo gadany, ale jeszcze chciałam poruszyć jeden temat. Temat współpracy. Odsyłam Was do filmu, kochani, Sylwii z kanału Na Chemii. Polecam Wam dziewczynę fantastyczną, fantastyczna babka, która jest z jajem taka kobieta i bardzo mówi konkretnie, rzeczowo i na temat. Wy uwielbiacie filmy u mnie, serię Pogadajcie ze mną. Wiem o tym doskonale, a Sylwia właśnie słynie z takich filmów. Bardzo lubi, porusza takie tematy właśnie, które są nieporuszane na YouTube, takie wiecie, tabu. I teraz poruszyła temat dotyczący współpracy, która ją dotknęła, jakże przykrej i żałosnej współpracy, która na szczęście nie doszła do skutku. No nie na szczęście, przez to, że Sylwia jest po prostu tak mądra, to nie doszła do skutku. Ale tak bardzo mnie natchnęła Sylwia, że napisałam do niej, odezwałam się na Instastory właśnie, czy się zgadza na to, żebym ja nagrała taki film i planuję dla Was nagrać osobny film o współpracach na YouTube, bo naprawdę w tym miesiącu sypnęło mi się z 10 może współprac, no tak z 7. Dokładnie nie pamiętam, ale genialne współprace, tak? Aż się człowiek po prostu boi, gdzie jest ta granica i na co się zgadzać, a na co nie i gdzie jest ten etap, że się człowiek sprzedaje. Wiecie, o co chodzi? No i właśnie o tym chciałabym nagrać film, bo naprawdę myślę, że to będzie film fajny, potrzebny, kontrowersyjny i rozwiewający różne wątpliwości, bo myślę, że dużo z Was, które nagrywa albo planuje nagrywać, zastanawia się, jak to jest, że oni się odzywają, czy się nie odzywają, kiedy się odezwą i jakie pieniądze na tym można zarobić i co można dostać i tak naprawdę czasami jakie są oczekiwania za jedną parę butów. Więc z ogromną przyjemnością nagram taki film i przed chwilką odsyłam Was właśnie na Instagram, bo tam jestem cały czas na bieżąco. Na Instagramie co nieco o tym mówiłam i myślę, że jeżeli Sylwia zaakceptuje, powie, że nie ma nic przeciwko, żebym ja nagrała taki film, bo po prostu nie chcę, żeby ktoś zarzucił mi, wiecie, plagiat i odgapianie od niej, bo tak dokładnie temat ściągam od niej. Ona jest dla mnie największą inspiracją, dlatego postanowiłam nagrać taki film. Dopiero jak dostanę jej aprobatę, to się zabieram za nagrywanie takiego filmu. Dobra, kochani, i to tyle w tej chwili. Ja uciekam, zabieram Ignasia, idziemy na spacer, bo wyszliśmy na spacer, tak, doszliśmy na ławkę, usiedliśmy na ławce, Ignas się pobawił na podwórku, a do mnie podeszła koleżanka, która też była z pieskiem i tak siedziałyśmy, gadałyśmy. Olu, pozdrawiam Cię serdecznie. I rozeszliśmy się do swojej strony, więc tak się to skończyło, a pies nadal się nie załatwił, poza tym, że się wysikał. Więc chyba z powrotem zabieram pieska, nie chyba, tylko na pewno. I lecimy na spacer, a Wy idziecie ze mną. Jeszcze jedno, kochani, kompletnie zapomniałam. Rano Wam powiedziałam, że idę do Dorotki się relaksować, robić paznokcie i że dostałam od niej piękny prezent, dlatego niosłam jej coś, żeby się odwdzięczyć. A mianowicie to jest prezent od Doroty, co niektóre już mogą się domyślać, co to jest. To jest zadziwiające, bo naprawdę sprawia mi taką przyjemność. Słuchajcie, jest to kartka w kształcie aparatu, czyli domyślić się możecie, że dostałam od mojej kochanej Dorotki zaproszenie na sesję ciążową, więc po prostu no coś niesamowitego, umówiłam się na sierpień. No i cóż, no, czeka nas sesja z brzuszkiem, ale nie tylko mnie, tylko też mojego męża, mojego synka. Chcielibyśmy zrobić takie piękne, rodzinne zdjęcia, żeby nikt nie czuł się pominięty. W cerku Ignacy prowadza Pumbę, a raczej go trenuje dzisiaj. Trening urządzają. Pumba, no biegaj, leniuchu. Pobiegaj troszkę, leniuchu. No, więc sobie Pumba troszkę pobiega, żeby nie było, Ignasz mu zapewni rozrywki. A ja skończyłam zdanie na tym, że nikt, żeby nikt się nie poczuł pokrzywdzony,
brakiem jego na sesji, dlatego że Ignaś jak był w moim brzuszku, nawet do głowy nam nie przyszło, żeby taką sesję wykupić, szczerze Wam powiem. I nie mam żadnej pamiątki. Nie chciałabym, żeby mój syn jednak się poczuł taki pokrzywdzony, że mama w polu gdzieś pozuje w pięknej sukni, bo Łucja przychodzi na świat, a on stał się już mniej ważny, bo tak absolutnie nie jest, bo on jest moim pierwszym i po prostu najważniejszym synkiem, najukochańszym synkiem. Może i dobrze, bo będę miała teraz córeczkę, dlatego Ignacy jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Jest po prostu najcudowniejszym synkiem na świecie i chciałabym, żeby też to czuł i w tej sesji brał z nami udział, po prostu. Więc tyle. Dobra, kochani. Ja kończę, skupiam się na spacerze, na dziecku, na psie, a do Was się odzywam później, aha, chociaż już pewnie materiału zebrałam dzisiaj tyle, że ho, ho. To jest bardzo mocna. Bardzo mocna skorupka ślimaka. Pokaż. Wow, mamy taką bardzo mocną skorupkę ślimaka. Prawda? Porządny domek. To jest metalu. To jest porządny domek. Co nie? Chyba jest z metalu. Z metalu. Skorupki ślimaka w Radomierzcach są z metalu, słuchajcie. No i co, kochani, przyszłam tak naprawdę, żeby się z Wami pożegnać. Zapomniałam powiedzieć o najważniejszej rzeczy, że kolejną szybę stłukłam w telefonie, dokładnie w Samsungu Galaxy S8. Na szczęście telefon był, nawet nie pytajcie się, jak to się stało, bo nie chcę mi się od nowa tego opowiadać. Tak to przeżyłam, jeszcze hormony ciążowe tak mnie buzowały. Było to w ogóle w dzień urodzin Ady mojej kochanej. I po prostu tu złożyłam jej życzenie, poszłam, odebrałam wyniki z glukozy, które wyszły fantastycznie. Wszystko super, ekstra i po prostu tak zakończyłam wizytę w Zgorzelcu. No takim nieszczęściem, wiecie, takie nieszczęście się stało, wizytę w Zgorzelcu. Tak zakończyłam w ogóle przedpołudnie. Później płakałam do wieczora, po prostu nie mogłam się uspokoić. Nawet mąż mówił, ale czego ty ryczysz? Mamy telefon ubezpieczony. Zadzwoniłam do ubezpieczyciela, zgłosiłam szkodę. Na szczęście szkoda została rozpatrzona pozytywnie i we wtorek przyjedzie kurier odebrać mój telefon i wymienić tą szybę, więc bardzo się cieszę, dlatego że dzwoniłam też do Samsunga. Pierwsza moja myśl była, w ogóle nie wiedziałam o tym, nie wiedziałam. Z głowy mi wyleciało, że mam ubezpieczony telefon, że w ogóle to opłacaliśmy. Więc zadzwoniłam do Samsunga, ile kosztuje wymiana wyświetlacza w Samsungu Galaxy. Okazało się, że 1500 zł. Co po prostu koszmar i chore ceny. No ale nic na to nie poradzę, więc cieszę się bardzo, że telefon miał ubezpieczony, że ubezpieczyciel się zgodził i że będzie wymieniona ta szybka. Więc najprawdopodobniej zostanę bez telefonu, chociaż zgłosiłam, że bardzo proszę o telefon zastępczy, bo to jest telefon, wiecie o co chodzi, firmowy, no ja nie mogę zostać bez telefonu. Wiadomo, że mogę od kogoś tam pożyczyć i pewnie tak zrobię w razie ewentualności, no ale raczej liczę na telefon zastępczy, więc mam nadzieję, że kurier przywiezie coś... Wiecie, zamianę jakąś zrobimy. Dobra, kochani, i to tyle, dlatego teraz na bieżąco staram się naprawdę być na Instagramie. Zapraszam Was tam serdecznie. A za dzisiaj Wam dziękuję, mam nadzieję, że nie zamęczyłam Was moim gadaniem. Trzymajcie się cieplutko. Pa!